Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym jest orka. Do jej wykonywania stosuje się pługi. Zadaniem orki jest odcinanie skip odpowiedniej grubości i szerokości oraz ich odwracanie z jednoczesnym kruszeniem i mieszaniem. Ponieważ orka to najbardziej pracochłonny i energochłonny zabieg spośród wszystkich prac polowych, dąży się do jej ograniczenia. Pługi ze względu na źródło energii, sposób wykonania, różnorodność orek oraz przeznaczenie wykonywanej orki charakteryzują się różną konstrukcją. Zapoznaj się z rodzajami pługów, analizując poniższy schemat. Obecnie rzadkością są pługi konne, wykorzystywane sporadycznie w górach i na małych działkach. Najczęstszym źródłem energii dla pługa jest ciągnik. Podstawowym zespołem roboczym pługa jest jego korpus. Zespołem roboczym pługa zagonowego jest korpus płużny, którego powierzchnia robocza składa się z lemiesza, odkładnicy, płoza i piętki. W pługach ciągnikowych odkładnica jest zwykle dzielona i składa się z piersi i skrzydła. Zadaniem lemiesza w czasie orki jest podcięcie skiby, uniesienie jej w górę na odkładnicę, która kruszy ją i odkłada na bok. Zadaniem piętki jest utrzymanie pługa w pozycji roboczej pionowej. Natomiast płos utrzymuje pług w pozycji roboczej poziomej. Listwa usztywniająca ma za zadanie stabilizację skrzydła odkładnicy. Słupica, wchodząca w skład korpusu płużnego, ma za zadanie połączenie wszystkich tych części z ramą pługa. Ze względu na zadania stawiane odkładnicy możemy wyróżnić odkładnicę cylindryczną. Bardzo dobrze kruszy i miesza glebę, ale słabo ją odwraca. Jest stosowana na niezachwaszczonych glebach o bardzo dobrej kulturze. Odkładnicę kulturalną dobrze kruszy i miesza glebę, ale słabo ją odwraca. Jest stosowana na glebach o dobrej kulturze. Odkładnicę półśrubową słabo kruszy, ale dobrze odwraca glebę. Stosowana jest na glebach zwięzłych. Odkładnicę śrubową bardzo słabo kruszy, ale dobrze odwraca glebę. Stosowana jest na łąkach, u górach i tym podobne. Coraz częściej w celu zmniejszenia pracochłonności orki na glebach ciężkich stosuje się odkładnice ażurowe, które w porównaniu do odkładnic pełnych stawiają opór mniejszy o około 10 do 15%. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na Platformie Edukacyjnej.